Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o kolegach z psychiatryka, bo miałem takich w Polsce i miałem w Anglii. W Polsce to byli tacy koledzy, że nieraz, kiedy pogorszył się mój stan zdrowia, brali mnie do pokoju, żeby mi po prostu przeszło i żebym poczuł się lepiej. Byli to w porządku ludzie. Trochę leczenie w Anglii wygląda inaczej, bo w Anglii, jak byłem, też miałem przyjaciół i kolegów. Byli to w porządku ludzie. Nieraz można było z nimi spokojnie porozmawiać, poprosić o papierosa. Zawsze ktoś dał zapalić. Można było z nimi pograć w bilarda i naprawdę było bezproblemowo. Nie dochodziło do agresji, do takich rzeczy. Nikt nie był agresywny i wobec siebie byliśmy naprawdę w porządku. Miałem takiego dobrego kolegę z Indii, który w kuchni potrafił załatwić jogurty, potrafił załatwić jakieś słodycze, potrafił załatwić jakieś ciastka, no i przynosił się ze mną, dzielił i nie było problemu. Ja za to mu się odwdzięczyłem, dałem mu arabską herbatę, która mu bardzo posmakowała i dałem mu klapki, a sobie kupiłem nowe. I tak, żeśmy się nawzajem wspierali. Oprócz tego w szpitalu w Anglii było bardzo dużo ładnych, młodych pielęgniarek. I z tymi pielęgniarkami można było z którą wyjść na spacer, iść porozmawiać, przejść się. Można było z nimi pograć w bilarda, można było pograć w karty, poczytać gazetę. Nie było z tym problemu. Nieraz jak stan się zdrowia pogorszył, to taka pielęgniarka, z którą się miało dobry kontakt, zazwyczaj przychodziła i pytała się, co się dzieje. Wtedy dla niej mówiłeś, że czuję się gorzej, że mam takie objawy, tak to u mnie wygląda. I one to wszystko notowały. Na drugi dzień dostawał to lekarz i po prostu korygował leki albo zmieniał leczenie. Tak to wyglądało w Anglii. Ale wspominam tych kolegów i przyjaciół i serdecznie ich pozdrawiam. Również pozdrawiam te młode pielęgniarki z Wakefield w Anglii. Naprawdę bardzo fajne, młode dziewczyny. I to były dziewczyny nie tylko z Anglii, ale były też z Azji. Były też Pakistanki, były też z Europy Wschodniej. Z każdą dziewczyną można było sobie spokojnie porozmawiać i nie było z tym problemu, bo na tym polegała ich praca. Byli też mężczyźni, ale oni już pełnili rolę jak gdyby takich ochroniarzy, gdyby po prostu ktoś zachowywał się agresywnie. Ale z naszej strony nie było żadnej agresji, nikt się nie rzucał, do nikogo nie był agresywny i wszystko było jak w najlepszym porządku. Tak to po prostu wyglądało. Także pobyty w szpitalu, mimo że warunki w Polsce są gorsze, to z tego względu to się gorzej czułem. Ale jeżeli chodzi o osoby, które tam spotkałem, to wspominam to miło. W Anglii za to warunki były dobre i w porządku były osoby. Także pobyt w szpitalu wspominam miło, chociaż choroba do dobrych rzeczy nie należy i nikomu nie życzę, żeby ktoś chorował i żeby znalazł się w szpitalu, także absolutnie nie. Także bądźcie zdrowi, to najważniejsze i pilnujcie się leków, jeżeli macie jakieś problemy ze zdrowiem. Tak to u mnie wyglądało. Tyle Wam chciałem powiedzieć. Trzymajcie się czołem.